Siema YouTube fam, witam was ponownie na moim kanale, a jeżeli jesteś nowym widzem, witam cię na moim kanale i mam nadzieję, że zostaniesz ze mną na dłużej. W dzisiejszym odcinku mam dla was super pyszny, super prosty i super szybki przepis na wegańskie paleomofinki. Dwa różne smaki, a baza do ciasta będzie się różniła tylko jednym składnikiem. Muffinki te są niskokaloryczne, bo wczoraj sobie przeliczyłam, a przy okazji bez cukru, bo zamiast cukru używamy syropu z daktyli i nie potrzebujemy tak naprawdę wielu składników. Stąd zaczęłam od tego, że przepis jest prosty. To co? Zaczynamy! Ok, do pierwszego wariantu bądź pierwszego smaku będziemy potrzebować 50 g mąki migdałowej, 30 g mąki kokosowej plus 1 łyżeczkę proszku do pieczenia, łyżeczkę aromatu z wanilii, 3 łyżeczki syropu z daktyli bądź innego syropu waszego wyboru, łyżkę jajka zrobionego z siemienia lnianego, które jak widać nie chciało się odczepić od łyżki, 1 łyżeczkę oleju kokosowego i hello, nie byłabym sobą, gdybym nie zrobiła wersji czekoladowej. Tak więc 3 duże łyżki kakao. Mieszam, mieszam, a następnie dodaję mleka kwasowego i dodaję to w małych ilościach, aż do otrzymania właściwej konsystencji. Ponieważ są to muffinki czekoladowe, w trakcie spróbowałam tej mieszanki, żeby się upewnić, że są wystarczająco słodkie, po czym dodałam więcej syropu z daktyli. Tak dla smaku. Oczywiście sami możecie spróbować własną mieszankę i zadecydować, czy odpowiada Wam ten poziom słodkości, czy na przykład chcecie dodać więcej albo mniej. The choice is yours. Okej, czekolady nigdy za wiele w czekoladowych muffinkach, dlatego do tego jeszcze dodajemy rozdrobnioną, gorzką czekoladę. Do drugiego wariantu, drugiego smaku będziemy potrzebować banana, łyżeczkę cynamonu, łyżeczkę proszku do pieczenia, tak jak wcześniej 3 łyżeczki syropu z daktyli i łyżeczka oleju kokosowego. Tutaj też dodaję 1 łyżkę wegańskiego jajka, które jest zrobione tak by the way, z jednej łyżki siemienia lnianego zmieszanego z 3 łyżkami ciepłej wody. Bez zmian dodajemy 30 g mąki kokosowej, 50 g mąki migdałowej, mleko kokosowe, aż do otrzymania właściwej konsystencji w małych ilościach. I ups, zapomniałam wcześniej dodać aromatu z wanilii, więc robię to tutaj, ale Wy możecie to zrobić wcześniej, jeżeli też nie zapomniecie. Postawiłam tutaj na borówki i powiem Wam szczerze, że muffinki te smakowały przepysznie. Ciasto do muffinek staram się wkładać do foremek w miarę równo, po czym stawiam je do wcześniej rozgrzanego piekarnika do 180 stopni. Cały czas je doglądam, ale piekę przez jakieś pół godzinki. I voilà! Maczka. Tak wyglądają nasze babeczki, zdrowe i pyszne. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał i mam nadzieję, że będziecie odtwarzać ten pyszny i prosty przepis. Do zobaczenia w następnym odcinku. Bye! 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 Bye.